Witam Państwa serdecznie w ostatniej części, kapitan Maciej Lisowski. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Po ostatniej naszej rozmowie Tomek Waloszczyk do mnie przyszedł i mówi: słuchaj, reżyserka była na ciebie wściekła, że przerywasz kapitanowi wypowiedzi, bo mówił ciekawe, że trzeba temu przerywać, więc obiecuję dzisiaj panu nie przerywać. Pytanie takie, bo rozmawiamy wszyscy o tych agentach ruskich, takich, siakich, owakich, ty jesteś agentem i tak dalej, i tak dalej. A ja mam do pana pytanie takie, bo po wczorajszym wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, on mówił o tym, że wiadomo komu zależy na tych wszystkich zielonych ładach, na tych wszystkich nowych projektach cywilizacyjnych, tym elitom skrajnie zdemoralizowanym, które o wielu sprawach decydują dziś na wschodzie, ale każdy człowiek wie, jak dzisiejszy świat wygląda, musi tutaj dostrzec także rękę tych ze wschodu. Czyli jak i on tam jeszcze mówił o tym, że to są działania na przykład służb specjalnych rosyjskich, które są planowane względem Europy przez dziesiątki lat. Ja pamiętam słowa świętej pamięci profesora Parucha, który mówił na przykład, że oni korumpują część parlamentarzystów europejskich, część elit europejskich i w ten sposób sączą im elity. Czy pan ma, jak to wygląda ze strony rosyjskich służb? Faktycznie to jest aż tak głęboko zakonspirowane, wymyślane gdzieś w Moskwie niektóre pomysły, które potem są sączone na Zachód? To jest prawda wszystko? Wczoraj miałem rozmowę na ten temat właśnie z bardzo odpowiednimi ludźmi w temacie i w chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych FBI ma świadomość tego, że żyją u nich już trzecie pokolenia tych, którzy zostali wysłani jako agenci, jako pary, następnie mieli dzieci, a teraz ich dzieci, czyli de facto wnuki, dalej są w tym biznesie, tylko że są już tak zalegendowani, że są nie do odróżnienia od prawdziwych Amerykanów, bo de facto nimi są, ale z fałszywych pobudek. Druga rzecz. Amerykanie, przypomnę, że w styczniu 2023 roku ujawnili raport, w którym wskazali, jakie kwoty, w jakim okresie czasu, przyjmijmy, że chodzi o dekadę, były przetransferowane i to mają udokumentowane, bo to było, poszło w raportach przekazanych do ambasad 20 krajów. Nie ujawnili listy tych krajów, z tego co pamiętam, ale chodziło głównie o europejskie kraje. Listę, do kogo szły transfery. Mówimy o ponad 300 milionach euro, równowartości milionów euro, jakie poszły do organizacji proekologicznych oraz co najmniej drugie tyle, jakie poszło do polityków celem tworzenia agentury wpływu. Więc tu się pan Jarosław Kaczyński nie pomylił, tylko nie podał konkretów. Te konkrety są zawarte w tym materiale, który trafił między innymi raczej z tego co wiem do polskiego rządu. I patrząc na wiele konceptów, jakie się pojawiły, jeżeli chodzi o ten bardziej dla zwykłego Kowalskiego nieprzyjazny Zielony Ład, to trudno nie odnaleźć w tym długich rąk. Tylko teraz kogo? Bardziej w wielu miejscach Chin niż Rosji. Kto jest głównym beneficjentem Zielonego Ładu, jeżeli tak się przyjrzeć na spokojnie? Zielony Ład wymusił to, że muszą być odnawialne źródła energii. Gdzie się produkuje największą ilość tychże urządzeń koniecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czyli mówimy o turbinach wiatrowych, łopatach tychże turbin, nawet wieżach oraz fotowoltaice w Chinach. Żadna europejska firma nie wytrzymała, aby dalej produkować ogniwa fotowoltaiczne, te, że tak powiem, klasyczne, kwarcowe. Teraz, kiedy pojawiły się możliwości perowskitów i tutaj przecież Polska, pani doktor, naukowiec, właśnie z czymś takim próbuje zawojować świat i wcale nie jest łatwo, bo w Polsce trudno być tego typu wynalazcą, bo małe są możliwości wsparcia i komercjalizacji, to dopiero to się może zmienić. Przez ostatnie kilkanaście lat cała fotowoltaika i narastająco większy udział w energii wiatrowej, to wszystko było finansowanie chińskich producentów, czyli beneficjentem tego były firmy chińskie. Jak pojawił się temat elektromobilności, to również kto w tej chwili próbuje poprzez system subsydiowania tego typu towarów zasypywać w chwili obecnej Europę? Również chińscy producenci. Co więcej, nie bez powodu, tylko dlaczego tak późno, Komisja Europejska i Parlament Europejski uchwalili przepisy, które od października ubiegłego roku pozwalają na ściganie firm spoza Unii Europejskiej, które stosują subsydia do, a raczej celem wejścia i
zajęcia jak największej części europejskiego rynku. Więc tu pod wieloma względami pan Jarosław Kaczyński się nie pomylił. I jeżeli to nie zostanie w odpowiedni sposób przetransformowane w chwili obecnej, to niestety, ale Unia zostanie przepięknie i na własną prośbę, moim skromnym zdaniem, wypompowana przez chińskie firmy, chiński kapitał, który jeżeli w ciągu najbliższych lat zajmie dominującą pozycję na europejskim rynku, to w tym czasie oczywiście padnie wszystko, co jeszcze jest producenckie, jako takie przemysł w Europie. Ja przypomnę, że właśnie zwijają się w dużej ilości stalownie oraz huty, ponieważ chodzi właśnie o kwestie emisyjne. I za chwilę nawet przemysł zbrojeniowy, jeżeli nie kupi czegoś, niech pomyślę, Rosja nie sprzeda stali, ale Chiny i owszem, Indie też, to będzie duży kłopot z tym, żeby europejskie państwa NATO miały czym w razie potrzeby strzelać. Już teraz. I to jest punkt widzenia pana kapitana Lisowskiego. Właśnie, panie kapitanie, przerwałem, wiem, że zerkam będzie mnie ten. Panie kapitanie, ale chciałem pana dopytać o tych, bo to był bardzo ciekawy wywód na temat Zielonego Ładu i tego, kto na nim może skorzystać, ale jak mówię, to jest opinia pana kapitana Lisowskiego. Ale wracając jeszcze na chwilę do tych agentów, o których tak się wszyscy oskarżamy. Jak pan myśli takich Szmytów? Szmyt przecież był uplasowany wysoko, był i to ważne rzeczy przez niego przechodziły. Takich Szmytów, zdrajców jest więcej. Aha. Na pewno jest więcej. Ale spójrzmy przekrojowo. Skoro od lat 60-70 ubiegłego wieku rosyjskie służby, radzieckie wtedy jeszcze, były w stanie nakłonić najpierw Austriaków do zawarcia umów długoterminowych na zakup od Związku Radzieckiego gazu ziemnego, następnie przeszło to wszystko do Niemiec. I mówimy o sytuacji, kiedy w ostatnich latach, kiedy zaczęto wyjaśniać kwestie związane z Nord Stream 2, ginęły w niektórych fundacjach dokumenty dotyczące rozliczenia kwot po 2 miliardy euro. No to chyba są co najmniej mocne przesłanki ku temu, by powiedzieć, że pewne rzeczy były mocno spenetrowane, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywistów klimatycznych właśnie w Niemczech, a to oni nadawali i nadają ton pod wieloma względami również działaniom polskich aktywistów klimatycznych, albo powiedzmy so-called aktywistów klimatycznych, z którymi pod wieloma względami jakby ich wypytać o rzeczywistą wiedzę z zakresu ekologii, to są na poziomie przedszkola, ale umieją krzyczeć. Oj, ostre tezy pan stawia, bardzo ostre. No ale tym bardziej jak czytałem, jak mówiłem w Bildzeitung na przykład w Niemczech, to Bildzeitung, największa gazeta niemiecka, pisał, że w Niemczech jest 2000 agentów wpływu w biznesie, w przemyśle i w mediach. I na ostatnią minutę trzeba przyjąć, że jest ich nie mniej niż tyle. My jesteśmy krajem i gospodarką mniejszą, owszem, i w związku z tym możemy mieć tego proporcjonalnie oby mniej, ale tu się wcale nie założę. Nie zapominajmy o tym, że rosyjski biznes mocno był wspierany przez rosyjską mafię, a nad wszystkim czuwały rosyjskie służby, które zawsze miały bardzo dobre relacje w rosyjskim świecie przestępczym. I mnóstwo filmów, które były w polskiej telewizji również i seriali kręcone, między innymi do scenariuszy wplatano rzeczy, które były ustaleniami z pracy polskich służb, polskiej policji i służb odpowiedzialnych za ochronę naszego interesu gospodarczego. Więc w takiej sytuacji należy przyjąć jako pewnik, że całkiem sporo tego zostało. Natomiast co do pana Szmyta, pamiętajmy o jednym. 30 sekund zostało. Ten człowiek bardziej niebezpieczny jest przez wiedzę o tym, jak funkcjonował ten rodzaj, ten poziom centralnego zarządzania państwem, jakie było przez poprzednie 8 lat. I o ile jego aktualnie informacje są coraz mniej warte, bo wszyscy, którzy z nim mieli kontakt, są prześwietlani maksymalnie i mam nadzieję, że wszystko zostanie skutecznie przeprowadzone, żeby odsiać nawet tylko ryzyka, już nie mówiąc o tym, gdyby jeszcze kogoś innego ochraniał. Natomiast będzie w stanie profilować jak najbardziej tych, na których chcieliby się białoruscy lub rosyjscy skupić wywiadowcy. Natomiast jego dostęp do danych był ograniczony do sfery prawnej, administracyjnej i organizacyjnej. Ale wiedza o ludziach, których w ramach odwołań od panie decyzji kapitanie, dotyczących... niestety muszę panu przerwać. Dziękuję serdecznie. Obiecuję, że jeszcze raz się spotkamy. Tomasz Waloszczyk przygotował dzisiejszy program. Za chwilę wydarzenia, które poprowadzi Magdalena Kaliniak. A ja mówię piątek, piąteczek, piątunio. Widzimy się w poniedziałek o godzinie 16:30. Miłego, dobrego weekendu.